Debata jedynki. A jej gospodarzem dzisiaj jest Marek Modrzejewski. Witam serdecznie. 5% wzrost gospodarczy, aktywna polityka społeczna z konsekwentną realizacją programu 500+ na czele. Jeden z najniższych po roku 89. Deficytów budżetowych. Podobnie rzecz się ma w przypadku stopy bezrobocia. No i rosnąca ściągalność podatków. A, i jeszcze jedno. Niezmiennie pierwsze miejsce w sondażach poparcia dla partii politycznych. Tak, trzylecie swych rządów podsumowują liderzy Prawa i Sprawiedliwości, a premier Morawiecki mówi krótko. Z wszystkiego, co zrobiliśmy, możemy być dumni i zaprasza opozycję do merytorycznej współpracy. A opozycja? Opozycja z uporem zapowiada konieczność odsunięcia PiS-u od władzy, co po doświadczeniach tej jej części, która skupiła się wokół Platformy Obywatelskiej podczas wyborów samorządowych, ma się odbyć drogą budowy dużej koalicji. Czy pierwsze efekty tych działań, zagrożenia anihilacją Nowoczesnej, dobrze wróżą temu pomysłowi? Co dzieje się na naszej scenie politycznej u progu roku podwójnych wyborów? Co jeszcze się zdarzyć może lub powinno? Gośćmi debaty jedynki są Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo serdecznie Państwa witam, witam Pana. Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, a dokładniej Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Tak jest, dzień dobry Państwu. Członkini Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i przypomnę, w latach 2013-15 wiceminister finansów. Jeszcze jeden gość, Błażej Parda, poseł ruchu Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do Zbadania Prawidłowości i Legalności. No powiem krótko, no tej VAT-owskiej. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Sukces rządu jest, ale jak w tym kontekście rozumieć piątkowe słowa przestrogi Jarosława Kaczyńskiego z Jachranki, że, cytuję, PiS może się potknąć o własne nogi. Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, drodzy Państwo, no przede wszystkim to najważniejsze to jest to, że oceniają nas dobrzy Polacy. I to widać już po tych sondażach. I to nie chodzi o to, że Polacy oceniają dobrze partię Prawo i Sprawiedliwość. Bo gdyby to chodziło tylko o partię i Prawo i Sprawiedliwość, czy o Zjednoczoną Prawicę, żeby chodziło tylko i wyłącznie o nasze sprawy partyjne, to by było za mało. Polacy oceniają dobrze to, co my robimy. Dobrze to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi dla Polaków. To jest najważniejsze. Nasze działania są oceniane. Oceniany jest program. Oceniane jest też to, że Polakom żyje się lepiej. I to jest jakby najważniejsza rzecz z tych sondaży. No jasne, że jeżeli... tak, ale jest jakiś niepokój w tych słowach Jarosława Kaczyńskiego, no które pod koniec ubiegłego tygodnia padły. To nie chodzi o niepokój, panie redaktorze, to chodzi o jedną rzecz. Każdy z nas, po ludzku, jeżeli widzimy dobre sondaże, no to rośnie pycha. I to myślę, że to jest takie ludzkie. Tutaj była po prostu przestroga i było to taka mobilizacja do pracy, bo mamy rok, tak jak pan powiedział, podwójnych wyborów. Mamy co robić. Tu nie możemy stanąć na laurach, bo gdybyśmy stanęli na laurach na tym, co zrobiliśmy do tej pory, to było to znów za mało. My przyszliśmy do rządu, przyszliśmy zmieniać Polskę. Rozpoczęliśmy zmianę Polski. Wprowadziliśmy tą Polskę na dobre tory. I teraz musimy dążyć do celu, do poprawy życia jeszcze bardziej Polaków, bo jeszcze popełniliśmy jakieś błędy na tej drodze? Oczywiście, że tak. Bo nie ma na ludzi... Na przykład jakie? Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Jest parę spraw, które no ja dzisiaj już bym mógł szybko wymienić, które ja mam jako... A tak szybko, na przykład mianowania w spółkach Skarbu Państwa. Na przykład uważam, że jeżeli chodzi o supermarkety, o podatek od supermarketów, nie został wprowadzony, nie z naszej winy, bo my jako posłowie, jako parlamentarzyści ustawę zrobiliśmy. Ta ustawa została zablokowana przez Komisję Europejską i przez Unię Europejską i mamy tutaj problem. Nie zrobiliśmy to. To jest jedno z zadań, z obietnic wyborczych, które nie zrealizowaliśmy. I to są błędy. Oczywiście pan również mówi o rzeczach, o KNF, o panu Chrzanowskim. No, są między nami, tak jak pan prezes powiedział, czarne owce. Są osoby, które popełniają błędy. Z tym, że u nas to wygląda tak, że jeżeli ktoś zrobił coś niezgodnie z prawem, popełnił jakieś wykroczenie, od tego są służby, żeby szybko go zdefiniować, żeby szybko sprawdzić i osądzić, jeżeli jest to sprawa winna. My szybko działamy. My nie mamy w Prawie i Sprawiedliwości nie ma świętych krów. Jeżeli ktoś popełnił błąd,
jest traktowany tak jak, samo jak wszyscy. Nie bronimy takich osób, które no, idą w takim kierunku, żeby jak, łamać prawo, czy ich działania są działaniami nieczyste. My stawiamy na uczciwość i to jest jakby podstawa. No w każdym razie Jarosław Kaczyński powiedział jasno, że jeżeli ktoś będzie działał czy z świadomością, czy bez, przeciwko interesowi partii, nie znajdzie swojego miejsca na listach wyborczych. Panie redaktorze, idą wybory ważne. Niezgodnie z znaczy dla Polski przede wszystkim. Przede wszystkim dla Polski. Jeżeli ktoś będzie łamał prawo, jeżeli ktoś, jego działania będą niezgodne z zasadami uczciwości, to są działania niedobre dla Polski. Na pewno będą to takie działania karane. Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Pani minister, szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, powiedziała w niedzielę, że Nowoczesna i Platforma Obywatelska, tworząc koalicję obywatelską, miały, cytuję, budować nową jakość opartą na zaufaniu. To, co się stało w ostatnich tygodniach, tych standardów nie buduje. Nie jest koalicją obywatelską coś, co jest złożone z jednej partii i kilku bezpartyjnych posłów. Czy przyjęcie do nowo powołanego klubu parlamentarnego PO-KO posłów Nowoczesnej z szefową klubu Kamilą Gasiuk-Pichowicz, skutkujące rozpadem klubu Nowoczesnej, przekształceniem go w koło, to dobry fundament opartego o zaufanie tego poszerzania koalicji przed przyszłorocznymi wyborami i do Parlamentu Europejskiego i Krajowego? Już odpowiadam jedno zdanie tylko w kontekście wypowiedzi pana posła. Panie pośle, gdyby Polacy dobrze oceniali PiS, to byście rządzili w 16 województwach, a nie tylko w 8. A rządziliśmy bo w kolejnych 8 rządzi Platforma Obywatelska z koalicjantami swoimi. I wracając do pytania pana redaktora. Otóż panie redaktorze, to co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu rozpoczęło się nie w Platformie Obywatelskiej, tylko w Nowoczesnej. To grupa posłów klubu Nowoczesna, jak sam pan powiedział, z szefową tego klubu, doszła do wniosku, że formuła trwania w klubie Nowoczesna w jakimś sensie się wyczerpała, że musimy się zintegrować bardziej i wyszli z taką propozycją. Druga część Nowoczesnej tę propozycję odrzuciła i oto Platforma Obywatelska stanęła przed takim dylematem. No albo żeby dbać o to, co nazwał pan budowaniem zaufania, no de facto zniszczyć Koalicję Obywatelską, bo musielibyśmy powiedzieć tej grupie posłów, słuchajcie, my tak naprawdę nie chcemy tej większej integracji, znajdźcie sobie inny klub, nie wiem, idźcie może do PSL-u, może do Kukiz 15, szukajcie, bo my nie możemy, nie wiem, złamać danego słowa. My się umawialiśmy, panie redaktorze. Można było sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Grzegorz Schetyna podejmuje rozmowy z... Były podejmowane. Rozmowy Katarzyną Lubnauer, nie z panią Gasiuk-Pichowicz. Panie redaktorze, szereg rozmów było prowadzonych, że czas wyborów samorządowych się skończył. Stoimy przed dwoma następnymi bardzo ważnymi wyborami dla Polski, dla wszystkich Polaków. Dlatego musimy zintegrować się bardziej, bo musimy przecież wyjść z propozycją programową. Tę propozycję programową zdecydowanie łatwiej buduje się, jak jesteśmy no, zintegrowani bardziej niż mniej. I nie jest tak, to chyba pan redaktor powiedział o tym odsunięciu PiS-u od władzy. My chcemy przede wszystkim, czyli Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. No ja zacytowałem, a w każdym razie powtórzyłem taką mantrę, którą państwo powtarzają z kolei od 3 lat. Państwo myślę o głównie Platformie Obywatelskiej, poszerzanej o kolejne elementy tej tak, części ale to opozycji. Jest, tak, ale... Totalnej opozycji, jak sami państwo siebie zdefiniowali. Tak, no to dwa zdania wyjaśnienia. Po pierwsze, to jest pewien skrót myślowy, bo jak mówimy odsunąć PiS od władzy, to mówimy oczywiście, że trzeba wrócić do demokratycznej Polski z trójpodziałem władzy, do Polski z Trybunałem Konstytucyjnym, z Sądem Najwyższym, w którym... Znaczy i Trybunał, i Sąd, żebyśmy nie wprowadzali naszych słuchaczy w błąd. One są. No ale w Trybunale Konstytucyjnym, panie redaktorze, mamy 3 sędziów dublerów i ten Trybunał naprawdę nie funkcjonuje. A Sąd Najwyższy, gdyby nie zdecydowany sprzeciw Unii Europejskiej,
też by już nie funkcjonował, a funkcjonuje też w jakimś takim hybrydowym kształcie. I ostatnia rzecz, powiedział pan, że się nazwaliśmy totalną opozycją. Tak. Mhm. Wie pan dlaczego? Bo mamy władzę totalną. Totalna władza wymaga totalnej opozycji i totalnej determinacji w odbieraniu Polski tym, którzy niszczą nasz kraj. Powiem szczerze, że jeżeli taki pretekst wystarczy, to w państwa interpretacji to aż strach pomyśleć, co będzie w przyszłości, bo to znaczy, że jedna totalna w tej myśle i definicji władza zostanie zastąpiona przez nie, inną. Nie, ja powiedziałam o totalnej władzę. Determinacji w przywróceniu Polski na ścieżkę demokracji, na ścieżkę państwa europejskiego, państwa, które szanuje wolne sądy, które szanuje prawo obywateli do niezawisłych sądów. O tym mówię. Ruch Kukiz 15 chce być takim języczkiem uwagi, do kogo państwu bliżej i czy rozpatrujecie państwo taką możliwość, by na przykład wejść do tej antypisowskiej koalicji Błażej Parda? Czy my jesteśmy głosem rozsądku i opozycją merytoryczną, nie totalną czy jakąkolwiek inną? Dobre pomysły popieramy, niezależnie czy one są PiSu, Platformy, Nowoczesnej, PSL-u. Tak dla przykładu, to już żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jeden dobry pomysł PiSu, który państwo popierają, i jeden dobry pomysł Platformy. Znaczy ja powiem więcej. Tych pomysłów to były kilkadziesiąt, kilkanaście i każda z tych partii miała pomysły warte uwagi. Oczywiście swoje również popieramy zawsze. Często też mieliśmy jakieś drobne uwagi co do różnych, czy poprawki co do ustaw innych klubów. Ale mamy świadomość tego, że każdy klub, który jest w Sejmie, jest w stanie zaprezentować ustawy dobre dla Polaków, które my również jesteśmy w stanie poprzeć, ale nie, to nie znaczy, że wszystkie. Także bym powiedział, że w każdym jest odrobina rzeczywiście czegoś wartościowego, co warto Polakom dać. Ale na pewno nie można stawiać się po jednej ze stron i my w ten sposób nie uważamy, że nie można budować społeczeństwa obywatelskiego, czy w ogóle dzielić Polaków, bo dzisiaj nam to najbardziej przeszkadza, że stara się mówić Polakom, że trzeba być po jednej stronie barykady, a jak się nie jest po tej, to ewidentnie jest się zaraz po drugiej. Absolutnie tak nie jest. Jest trzecia droga, my jesteśmy tą trzecią drogą i staramy się zachować po prostu ten zdrowy rozsądek, bo wszędzie musi być zdrowy rozsądek, czy to pisząc ustawy, czy to działając, pracując w jakiejkolwiek branży, trzeba wiedzieć, że nigdy tak nie jest, że jest po prostu tylko czarne i białe. No, trzeba ze wszystkiego przez wyciągać jakieś wnioski. Dziesięciolecia polską politykę, tryb przejmowania władzy określało takie dowcipne sformułowanie Waldemara Pawlaka, w myśl którego na pytanie, kto będzie rządził Polską, należało odpowiedzieć koalicjant PSL-u. Czy to znaczy, że mamy powoli się przygotowywać po ostatnich deklaracjach na przykład Pawła Kukiza do przeformułowania tego określenia, by odpowiadać w przyszłości na to pytanie tak, że Polską będzie rządzić koalicjant Kukiza? No my będziemy popierać rząd taki, który zrealizuje nasze postulaty, postulaty ludzi. Czyli trafił. I idzie się do władzy po to, żeby pewne rzeczy zrealizować. Jeżeli są osoby otwarte do rozmów, żeby zrealizować między innymi jednomandatowe okręgi wyborcze, czy zmniejszyć rolę partii, czy subwencji partyjnej, tych tematów jest naprawdę bardzo wiele, no to jeżeli ktoś jest w stanie popierać nasze społeczeństwa tak naprawdę, bo to są miliony osób, idee, no to my jesteśmy w stanie współpracować z taką grupą polityczną. Oczywiście wiedząc, że w jej programie są te elementy, które są u nas i nie ma tam jeszcze jakichś takich bardzo dziwnych. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się jednoczenia? Znaczy, może jeszcze tylko powiem. Musimy być otwarci na współpracę z różnymi ludźmi. Ja wiem, że dzisiaj Polska jest dosyć mocno, albo przynajmniej stara się nam wmówić, że jest podzielona, bo mimo wszystko rozmawiając z ludźmi, to ludzie mają dosyć tego, co się dzieje. Widzimy to po tym, jaka frekwencja w wyborach jest. Połowa Polaków to w ogóle nie chodzi na wybory, bo już mają dosyć kompletnie polityki, nie interesują się tym, bo jeżeli z jednej strony włącza się telewizor... Po ostatnich wyborach jednak proponowałbym, żeby pan wyhamował. 50%. Ponad, to jest dużo? Ponad 50%. Ale czy to jest dużo? Co najmniej połowa nie poszła. W zestawieniu z naszymi doświadczeniami po 89 roku... Bo cały czas był ten podział. Tak, cały
cały czas ten podział funkcjonuje. To tylko dowodzi, że niewiele się zmienia. Ale jaki ten podział? Przecież te podziały się zmieniły. Czy chce pan powiedzieć, że na przykład dzisiaj równie ważnym jest podział na komunistów czy postkomunistów i antykomunistów, jak był na początku lat 90. A może powiem tak, jest inny podział. Wygląda na to, że politycy robią wszystko, żeby zniechęcić po prostu Polaków do interesowania się tą obywatelskością prawdziwą, angażowaniem w działania, bo na końcu gdzieś tam okazuje się, że ta partia, jedna czy druga, po prostu stara się grać pod siebie i niestety tak to Polacy widzą. A nie zawsze to jest z korzyścią dla tych Polaków. No i teraz się zaczęło. Chciał pan być albo z tymi, albo z tymi. Ja nie chcę być z nimi. Ja jestem z Polakami. Jeżeli Polacy mają jakieś postulaty, to my jesteśmy z tym. My wszyscy jesteśmy dla Polaków w tym Sejmie. Naprawdę. No proszę tak nie mówić, że... My nie dzielimy Polaków na gorszych, na lepszych. Ale to Platforma Obywatelska też nie staramy się budować sztucznych podziałów. Ja chcę państwu przypomnieć, że ja jestem dla państwa i nie buduję żadnych sztucznych podziałów, natomiast dbam o naturalny podział czasu. Robert Telu z Prawo i Sprawiedliwości. Ja myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach, ona się zmienia. I naprawdę idzie to z korzyścią, że coraz więcej osób idzie do wyborów. Dlaczego na przykład teraz się to zaczęło bardzo mocno zmieniać? Dlatego, że my jesteśmy pierwszą partią, która zrealizowała przynajmniej w wielkiej części swoje obietnice. Nie w 100%, bo mówiłem o supermarketach, o opodatkowaniu supermarketów, ale to, co obiecaliśmy naszym wyborcom, to, co obiecaliśmy Polakom, jak i podpisaliśmy z Polakami umowę, my ją realizujemy. I to zaczyna, Polacy zaczęli zauważać, że warto iść do wyboru, warto poprzeć ugrupowanie, które no, realizuje swoje obietnice. I to też jest, myślę, że jednym z warunków tej wysokiego sondażu dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale jak, będąc przy głosie, chciałbym się odnieść do tego, co mówiła pani poseł. Poczekajmy chwilę, bo ja jeszcze udzielę panu głosu, natomiast dajmy szansę, żeby pani poseł niekoniecznie musiała się tylko z panem nie zgadzać, bo obiecała, że nie będzie się zgadzała z przedstawicielem ruchu Kukiz 15, Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Bo oto nasi słuchacze mogliby mieć taki fałszywy obraz Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, który pan poseł Parda starał się jakby wykreować, że jesteśmy totalną opozycją, sprzeciwiamy się wszystkiemu, co robi PiS, a oto Kukiz jest partią, która jak jest dobra ustawa, to głosuje za, jak jest zła ustawa, głosuje przeciw. Ale taka jest prawda. Panie pośle, dokładnie tak samo jest z Platformą Obywatelską. Proponuję obu panom prześledzić i naszym słuchaczom, jeśli mają dostęp do internetu, prześledzić wszystkie głosowania. Proszę sprawdzić, ile razy Platforma Obywatelska głosuje razem z PiS-em. Nie dlatego, że PiS jest dobrą partią, bo jest koszmarną partią. Na pewno partią, razem ty głosujesz, która wprowadziła interesów do KNF-u skorumpowanego wysokiego urzędnika, wprowadziła 36 nowych podatków i naraziła Polskę na niestabilność prawa i spadek inwestycji. Natomiast są ustawy, gdzie głosujemy razem z PiS-em, tak jak Kukiz. Ale jeśli chce PiS wprowadzić wyższy podatek i od 1 stycznia 2019 roku mieliśmy okazję ramię w ramię sprzeciwić się PiS-owi i przez niewzięcie udziału w głosowaniu... Myśmy się sprzeciwili, państwo się poddali. Ale panie pośle, proszę mi nie przerywać. Posłowi, wyborcy nie płacą, panie pośle, za to, żeby trzymał kartę w takiej skrzyneczce do głosowania. Płacą posłowi za myślenie. Płacą za myślenie. Myślący poseł, tak, poseł w czasie głosowania nad podniesieniem podatku od 1 stycznia 2019 roku powinien... Panie pośle, ja rozumiem nerwowość, bo to głupio wygląda, jak wolnorynkowcy dokładają rękę do przegłosowania podatku podniesionego. Absolutnie. Więc poseł myślący myśli sobie tak. Jest mniej osób na sali w PiS-ie, nie przegłosują podatku. Jeśli nie weźmiemy udziału w głosowaniu, to od 1 stycznia nie wejdzie wyższy podatek. I co robią wtedy wolnorynkowcy z Kukiza? Głosuje część przeciw, część chyba nie zagłosowała, ale zagłosowała wystarczająca liczba posłów Kukiza
przeciwko temu podatkowi, co spowodowało, że ten podatek od 1 stycznia wejdzie. No panie pośle, myślenie ma przyszłość. Naprawdę. Problem polega na tym, że później, jak wyborcy na przykład będą sprawdzali, czy ich poseł zasługuje na to, żeby na przykład być przez kolejną kadencję, to nie będą się zastanawiali nad tym, czy on wedle pani definicji był myślącym w tej trudnej sytuacji arytmetycznej, czy nie, tylko zapytają go, tylko ja wiem, zgadzam się, ale trzeba znać wszystkie elementy składowe. Ale zapytają tego posła wprost. Słuchaj, a w tamtej sytuacji to ty głosowałeś za czy przeciw? Jak on zacznie mi opowiadać, że no zabierał kartę, wychodził, bo tam z pewnego układu wynikało to, to oni powiedzą, to ty już idź Polacy i nie wracaj więcej. Inteligentny naród. Dobrze. Polacy wiedzą, co trzeba zrobić, jak żeby podatek był inteligentny naród i pamiętają doskonale, że to pani głosowała kilka lat temu właśnie za podwyżką podatku VAT. W czasie największego światowego kryzysu, panie pośle. Dlatego on do dzisiaj funkcjonuje, bo pani zagłosowała. Dodajmy jeszcze uczciwie, że ten kryzys raz w Polsce był, raz go nie było i to... Kryzys był na świecie. Kryzys był na świecie, w Polsce było spowolnienie. Ale my głosowaliśmy podatki w Polsce, drodzy państwo. Ja też tu jestem. Tak, bo było spowolnienie, panie redaktorze. Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Może pan poseł mi odpowie na pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość obawia się jednoczenia sporej części opozycji wokół Platformy Obywatelskiej? No nie, nie obawia się dlatego, że ta część opozycji, mam na myśli Platformę Obywatelską i Nowoczesną, a w tej chwili to POKOT, bo tak się nazywa w skrócie nie POKOT. Nie, POKOT to był taki film, no, bardzo piękny zresztą. No POKOT to jest uroczyste zakończenie polowania. Nie, panie pośle, POKO. Dobrze, to te to od kota, także, to panu się pomyliło z kotem. Także ta opozycja, ta totalna opozycja, bo nawet ona się nazywa, nie ma programu. Jedynym punktem programu najważniejszym jest walka z Prawem i Sprawiedliwością, z PiS-em. To jest jeden, nie ma żadnego programu. To pani, nieprawda. Pani poseł mówi, nieprawda, że pani co poseł... Nieprawda, co pan mówi. Zaraz pani poseł nam powie, dlaczego to nieprawda. Pani poseł mówi, że popieracie niektóre ustawy, ale pani poseł, przecież pani poseł wie, że wszystkie ustawy programowe, wszystkie jesteście przeciw, nawet programu 500+ jesteście przeciw. No nawet, i znowu nawet pan, dzisiaj znowu już, pan wprowadza gdzie Polacy, w błąd ludzi. Dzisiaj, gdzie Polacy już wszyscy, prawie wszyscy, w 90 paru procentach widzą efekty programu 500+, wasi posłowie mówią, że trzeba zabrać, trzeba ograniczyć, nie. że ten program jest... Mogę państwu jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Tak. Mówimy o tym, że koalicja powstała Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Platforma Obywatelska Nowoczesną skonsumowała już dużo wcześniej. I ta Nowoczesna już nie powstaje. Nowoczesna było wiadomo, że to jest partia, która została tylko stworzona i wyłącznie sztucznie, niby przeciwko Platformie Obywatelskiej. Tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najwięcej elektoratu zabrać i żeby czyli Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało, bo to jest jedyny punkt korzeni, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Izabela Leszczyna, ale to ja jeszcze się nie odniosłem do tego tematu, to chyba w pierwszej kolejności powinien państwo mają być. Świadomość, że pozostały nam 2 minuty. Tak, dlatego pani mówiła troszkę dłużej. Ja pozwolę sobie tylko wrócić. To takie zadanie dla słuchaczy. Wychodzi na mównicę poseł z Platformy Obywatelskiej minutę przed głosowaniem odnośnie podwyżki podatku VAT do 23%. My oczywiście jesteśmy przeciw i mówi coś tego typu, że wyciągamy karty, wyciągnijcie też, bo inaczej jesteście z PiS-em. Jeżeli Platforma Obywatelska, która sama podwyższyła podatki, czyli dla nas tak mało wiarygodna, i VAT również, mówi coś takiego, to ja mówię sobie w myśli człowiek, czy im zaufać, czy oni znowuż nie podpuszczają nas? No nie ma czasu, żeby się zastanawiać, czy te wszystkie małe koła i niezależni posłowie zagłosują za, czy przeciw. To nie w ten sposób. Gdyby chciano jakkolwiek porozumieć się, to by poproszono o przerwę, policzmy, zastanówmy się, czy warto. Bo raz już tak było, że karty wyciągnęli wszyscy i się okazało, że i ustawa i tak czy siak przeszła. Ale ta by nie przeszła, bo podatek nie mógł przeszłaby następnego dnia, Natomiast pan poseł Telus minął się z prawdą kilkakrotnie. Przede wszystkim, panie pośle, jeśli chodzi o program 500+, Platforma Obywatelska się wstrzymała, nie była przeciwna. I panie pośle, i wstrzymaliśmy się, wie pan dlaczego? Dlatego, że ten program zrobiliście niesprawiedliwie, że matki samotnie wychowujące dzieci nie mają pieniędzy na swoje pierwsze dziecko. Proszę teraz mi nie przerywać. Więc po pierwsze...
bo panie pośle, w czasie kryzysu pieniędzy nie było. I jak przyjdzie kiedyś kryzys, to ich też nie będzie. Natomiast pani dzisiaj poseł, mamy koniunkturę, pieniądze ja są. Myślę, że Platforma Obywatelska nie powinna wracać do rządu, bo ona przynosi pecha Polsce i kryzys. Ostatnia minuta Izabela Leszczyna. Szansą Polski w kryzysie było to, że rządziła Platforma Obywatelska, a nie premier Mateusz Morawiecki z PiS-em, bo byśmy w ogóle mieli recesję jak w całej Europie. Dzięki temu, że przeprowadziliśmy suchą stopą przez kryzys w Polsce, to panie pośle, dzięki temu dzisiaj mamy taką sytuację w finansach publicznych, jaką mamy. Niestety państwo to psujecie. A jak ktoś chce poznać program, między innymi dlatego, panie pośle, i zachęcam, bo pan przecież się zna na VAT-ie. Proszę pamiętać o tym, że kiedy podnieśliśmy podatek o 1 punkt procentowy, to na żywność dla biednych Polaków obniżyliśmy. Przez ten czas. No i pan poseł znowu kłamie. No nie, panie pośle, naprawdę. Proszę państwa, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, tylko skrócić te męki i wyrazić pewną nadzieję, że kiedy już dojdzie do kampanii wyborczej w przyszłym roku, to ze strony wszystkich partii, również opozycyjnych. Ale niechby premier przestał kłamać, będzie dobrze. Dobrze, ale pozwoli pani, że skończę. Dowiemy się, czego te partie chcą, a nie tylko tego, czego nie chcą. Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska i Błażej Parda. Ruch Kukiz 15 to byli goście dzisiejszej debaty. Była to debata jedynki.